Dzień dobry. Zapraszamy na czytelnicze podsumowanie 2022 roku. Zobaczmy, jak to było. Najpopularniejsi autorzy wypożyczalni dla dorosłych, oczywiście Remigiusz Mróz, Dorota Gąsiorowska, Halina Kowalczuk, Krystyna Mirek, Ewa Formella i Małgorzata Lis. To są autorzy polscy. Natomiast z zagranicznych pozycji mamy tutaj Christine Hanna, Lucinda Riley i Julia Quinn. Najwięcej rezerwacji mamy na trzy tytuły. Są to Lata Annie Ernaux, francuskiej noblistki, Gdzie śpiewają raki, książka rozpopularyzowana przez film i tytuł polski Bądź blisko Anny Karpińskiej. Najpopularniejsze książki wśród naszych najmłodszych czytelników to oczywiście Kicia Kocia oraz Psi Patrol na tropie dinozaurów. Wśród komiksów najpopularniejsze okazały się mangi oraz Heartstopper. Natomiast dla naszych starszych czytelników ciekawymi tytułami był Dziennik Cwaniaczka oraz seria Erin Hunter, Wojownicy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie tytuły będą najpopularniejsze w 2023 roku. Zapraszamy do biblioteki.